Katarzyna Nowocin-Kowalczyk. Historia pewnej znajomości. Była zima, kiedy się poznali. Jakieś przyjęcie znajoma miała. On przyszedł sam. Wszyscy go tu znali. Ją ktoś zaprosił, choć iść nie chciała. On ją wypatrzył zauroczony, lecz ona tylko się uśmiechała. Jednak ten wieczór był roztańczony. Komplement dała, gdy odjeżdżała. Wiosna już przyszła, gdy randkowali. Miłość do muzy ich połączyła. I przy herbacie się poznawali. Przyjaźń serdeczna też się zrodziła. I chociaż różnic było tak wiele, bo z dwóch różnych planet pochodzili, więź odnaleźli w złączonym ciele i długie rozmowy prowadzili. Lato gorące, emocji pełne, ognisko, wino, taniec, kochanie. Już słychać było dzwony weselne, miłość ogromna i takie oddanie. Lecz przyszła jesień, smutna i trudna. Rozstania dusz złączonych nadszedł czas. Demona przeszłości twarz przybrudna, anioła miłości przegnała w las. Lecz co raz jest miłością złączone, to nie pokona demon anioła. Choć w oddaleniu dusze stęsknione, swojej bliskości wciąż spragnione. On uczuć się boi, serce zamyka, a serce nie słucha, do niej się rwie. Ona mu serce ciągle odmyka, demon tej więzi nigdy nie zerwie. Dwie dusze bliźniacze się spotkały, to jedna świadomość, choć życia dwa. Dwie dusze bardzo się pokochały, przecież jedna drugą tak dobrze zna. Kiedyś anioł demona pokona, miłości takiej nic nie zabije. Czy będą znów razem on i ona? Wszak los przewrotnie historię wije.